emeryci mogą zacząć planować swoje domowe wydatki. Znany jest pierwszy wskaźnik, na podstawie którego wyliczana jest waloryzacja. Od 1 marca podwyżki wynieść mogą 2,4%. Większość emerytów dostanie o 70 zł brutto, czyli 54 zł na rękę więcej. Mam 1700 zł emerytury. Ciężko się za to utrzymać, bo podwyżka nawet nie zrekompensuje rosnących cen czy rachunków, mówi faktowi Stanisław Poręba z Iławy. Zarówno on, jak i wielu innych emerytów liczyło, że rząd w wyborczym roku mocniej podniesie świadczenia starszych osób. W projekcie budżetu państwa zaplanowano 3,26% waloryzację. Rząd wyliczył ten wskaźnik opierając się na prognozach. Ale wszystko wskazuje na to, że rząd zawyżył ich wysokość. Wyjaśnijmy, emeryckie podwyżki zależą od wzrostu cen, czyli inflacji, wzrostu płac. Z podanych wczoraj danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że ceny w 2018 r. rosły jednak wolniej niż zakładał rząd. Zamiast o 2,6% wzrosły o 1,8%, jeśli drugi wskaźnik, czyli realny wzrost płac, będzie na takim poziomie, jak ustalił rząd. To będzie oznaczać, że od 1 marca waloryzacja będzie niższa o 0,8%. Miała wynieść 3,26%. Jego wysokość poznamy pod koniec lutego. Pocieszające jest to, że rząd zabezpieczył portfele najuboższych osób. Ich świadczenia mają wzrosnąć w tym roku nie procentowo, a kwotowo, o 54 zł miesięcznie, 70 zł brutto. I takie podwyżki dostanie około 70% seniorów.